Myślę, że niewiele osób w Polsce tak naprawdę rozumie, jaką rolę odegrał święty Stanisław, biskup i męczennik. Jaką rolę w naszej historii, w zasadzie historii całego Kościoła powszechnego. Jest to jeden z tych bardzo niezrozumianych świętych. Wszyscy wiedzą, że był męczennikiem, że został zabity przez króla, albo przynajmniej na rozkaz króla. I w zasadzie przeważnie ta wiedza powszechna mniej więcej na tym etapie się kończy. Natomiast bardzo rzadko widzimy tutaj cały kontekst tego, co się w tym momencie w Kościele i w ogóle na całym świecie działo. Otóż jest to czas, w którym decydują się losy całej naszej cywilizacji. Jest to moment, w którym Kościół walczy o niezależność. Walczy o to, czy będzie tylko narzędziem w ręku państwa, czy będzie faktycznie władzą niezależną od władzy świeckiej. A to jest rzecz fundamentalna. Nie byłoby naszej cywilizacji łacińskiej, gdyby nie tacy święci jak święty Stanisław, jak święty Tomasz Becket w Anglii. To są bardzo podobne do siebie postacie. Nie byłoby cywilizacji łacińskiej, gdyby nie ci wielcy męczennicy, którzy gotowi byli oddać raczej swoje życie, niż porzucić prawo Kościoła do wolności, do niezależności od władzy świeckiej. To jest rzecz, która na przykład na wschodzie, w cywilizacji bizantyjskiej nigdy się nie udała. Tam nawet przed schizmą, zanim chrześcijanie na wschodzie stali się schizmatykami, kiedy byli jeszcze w jedności kościelnej, oni nigdy nie uwolnili się. Kościół tam nigdy nie uwolnił się spod władzy świeckich władców. I tak, czy to bizantyjski cesarz, czy to później świeccy władcy, którzy gdzieś tam panowali, wszyscy oni zawsze czuli się w obowiązku rządzić tymi kościołami i przeważnie te kościoły im się dosyć swobodnie poddawały. Natomiast u nas tak nie było. I dzięki Bogu to wyróżnia właśnie naszą cywilizację. To sprawiło, że cywilizacja łacińska jest taka, a nie inna, że jest najwyższą formą cywilizacji. Właśnie dlatego, że wtedy, w średniowieczu, byli tacy mężowie Boży, którzy doszli do przekonania i byli gotowi życie swoje oddać za to przekonanie, że Kościół musi być wolny, że Kościół nie może podlegać od tak po prostu pod świeckie przepisy, od tak po prostu pod świecką władzę, że są obszary, w których Kościół poddany być nie może, bowiem jeśli się podda, nic już nie stanie na drodze tej władzy świeckiej, która wtedy będzie mogła z ludźmi uczynić, co tylko zechce. Tutaj właśnie w tym momencie, gdy życie swoje oddaje święty Stanisław i jemu podobni w tym samym czasie, właśnie w tym momencie rodzi się ta średniowieczna Europa, w której władza świecka wie, że jest jeszcze inna władza, władza duchowna, która może się jej przeciwstawić. Że ta władza duchowna będzie na nią patrzyła, będzie patrzyła jej na ręce i w razie czego jest w stanie zrobić bardzo wiele. Tak jak to stało się z naszym królem, z nieszczęsnym królem, który przez karę ekskomuniki w zasadzie musiał tą władzę utracić, musiał porzucić swój tron. Nie do końca wiemy, jak to dokładnie przebiegało, ale bez wątpienia jego zniknięcie z kart historii ma bezpośredni związek z tą ekskomuniką, którą zaciągnął na siebie przez tą zbrodnię na świętym Stanisławie. A więc pomimo tego, że nie do końca wiemy, na czym polegał konflikt pomiędzy świętym Stanisławem a królem, najprawdopodobniej powodów było wiele. Ale na pewno jednym z tych powodów była kwestia właśnie niezależności Kościoła. Najprawdopodobniej był to ogólny temat i wiele powodów dotyczyło właśnie tej kwestii. Między innymi kwestia posiadłości, włości kościelnych, ich niezależności od
od państwa świeckiego, od władcy świeckiego. Kościół w takim momencie, gdy Kościół się przeciwstawia świeckiej władzy, gdy wchodzi na miejsce niezależnej władzy, toruje cywilizacyjnie drogę do tego, żeby ograniczyć tą władzę absolutną, aby wywalczyć większą wolność, prawo do własności dla zwykłych ludzi później. Bowiem gdy władza nie ma żadnych ograniczeń, wtedy bardzo łatwo może ludzi zniewolić. I nie przez przypadek wszędzie, gdzie panuje cywilizacja bizantyjska, wszędzie, gdzie spojrzymy na wschód, tam te ludy wykazują ogromną łatwość we wpadaniu w niewolnictwo, w tyranię. Natomiast właśnie u nas, właśnie w cywilizacji łacińskiej, ludzie postrzegają to jako coś fundamentalnego, jako coś ważnego, aby być, pozostać człowiekiem wolnym. Jest to osiągnięcie, które zawdzięczamy, cywilizacyjne osiągnięcie, które zawdzięczamy w dużej mierze właśnie takim świętym jak święty Stanisław. Teraz do naszych obecnych czasów oczywiście również bardzo to pasuje. Gdyby i w naszych czasach Kościół Święty miał tą odwagę, żeby sprzeciwić się władzy świeckiej, gdy ta nagle postanowiła zamykać kościoły na przykład, to mogłoby złamać jakby cały ten atak. To mogłoby stanowić precedens, który odmieniłby całą tą historię tych naszych ostatnich 2 lat. Gdyby była władza, która byłaby w stanie, tak jak wtedy, tak jak za czasów świętego Stanisława, tam byli mężowie Boży, którzy byli w stanie się przeciwstawić, którzy byli w stanie przeciwstawić się tej władzy, powiedzieć, nie, dalej iść nie możecie. Gdyby dzisiaj Kościół też miał tą odwagę, gdyby w tym momencie, gdy władza świecka wyciąga rękę do kościołów i mówi, że nie można cmentarzy odwiedzać, że do kościoła wejść nie można, gdyby wtedy Kościół powiedział, nie, tam ręki wyciągać nie możecie, tutaj już wasza władza nie sięga. Bez wątpienia ta historia tych naszych ostatnich miesięcy potoczyłaby się wtedy inaczej. Nie wiemy dokładnie jak i nigdy się nie dowiemy, ale bez wątpienia mogłoby tak być, gdybyśmy mieli takich mężów Bożych, jak właśnie święty Stanisław. I dlatego tym bardziej chcemy dzisiaj świętego Stanisława prosić o to, aby on wzbudzał i w naszych czasach takich mężów Bożych, aby on odmieniał nasze serca, tak żebyśmy my się do niego upodabniali, tak żebyśmy my się do niego zbliżali, tak żebyśmy brali naprawdę z niego przykład, bo przecież możemy. I wtedy w średniowieczu wcale nie było łatwiej zostać świętym niż teraz. Jak najbardziej łaska Boża zawsze jest tak samo mocna i dzisiaj tak samo możemy zostać świętymi, jak wtedy święty Stanisław mógł być świętym. Prośmy go o to, aby on odmieniał nasze serca, aby on prowadził nas do siebie, aby on formował nas, tak żebyśmy my jako naród mogli wydać takich mężów Bożych, którzy nie cofną się przed niczym i dokonają takich wielkich czynów, które mogą się później z perspektywy czasu okazać wielkimi cywilizacyjnymi krokami, można powiedzieć skokami cywilizacyjnymi, jakim był właśnie opór świętego Stanisława, naszego świętego patrona. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.